wchodzimy sobie na zmiany, trochę więcej wpuśćmy, dobra? Po prostu sytuacja, gdzie przeszedł przez moje ciosy, gdzieś tutaj i z tego ładuje się. Tylko już mazek, już też jesteś za wysoko. Jeżeli gdzieś tutaj to głową jesteś, tutaj nic nie wyrwiesz, nie? To trzeba tak podejść, ja jestem też wyższy od mazaka, ja muszę też tak podejść, tutaj, nie? Teraz dopiero z tego jest wyrwanie. Pod cycek muszę wejść łukiem głową, żeby uciec na przeciwną stronę niż głowa. Nie zrobię maksymalnego sprolu, bo jest wysoka pozycja, ale ten ruch jest bardzo podobny do sprolu, to tylko że nie idę do samej ziemi, no bo po prostu to jest wysoka pozycja, nie? Wejść mazakę bez sprolu, dokładnie, tylko że jakbyś mógł wejść, to jakbyś mógł wejść, to nie zatrzymać się, tylko od razu z takim, wiesz, zepchnięciem, zwalnięciem na tamtą stronę, nie? Zaczynam. Czyli jest hop, hop, jest. No ale dobrze, jeszcze poziom. Nie możecie zostać na tym samym poziomie przed ramieniem. Wasza praca musi być teraz tutaj, do samej ziemi. I to jest bardzo dobre. Z tego sprzed ramienia od razu dłoń tutaj może pójść. W zależności jak on przypracuje. Prosta rzecz. Tylko wchodzimy po prostu każdy inaczej troszeczkę będzie się ładował. Ładować się mocno, prawie na stówę, tylko tym jednym wejściem. OK? I tą jedną obroną. Ćwiczymy. Ale jeśli chodzi o to, tak by za wszelką cenę, druga noga, czy coś, to będzie.